styczniu 1945 roku wiadomym już było, że potęga III Rzeszy zaczęła chylić się ku upadkowi. Ucieczka dotychczasowych ciemiężycieli oraz wzrastająca świadomość, że koniec wojny jest bliski, wzbudziły w Polakach nadzieję, że to, co najgorsze, już minęło. Stało się jednak zupełnie inaczej. Aparat terroru nie zaprzestał realizować swoich celów. W Nowym Tomyślu ostatnie dni stycznia 1945 roku to nakazy pracy przymusowej, aresztowania oraz zastraszanie ludności cywilnej. Kumulacja tragicznych wydarzeń nastąpiła w dniu 26 stycznia. Wówczas oddziały SS dokonały aresztowania 24 mężczyzn, Polaków, których osadzono w sali na parterze budynku szkolnego przy placu Chopina. Około godziny 14 do pomieszczenia wrzucono wiązki granatów. Życie straciło 8 niewinnych zakładników. Szanowni Państwo, od tamtych wydarzeń minęło 75 lat, a nas nadal poraża ogrom bestialstwa, jakiego wówczas dopuszczono się w naszym mieście. Stojąc dziś przed mogiłą pomordowanych, oddajemy im hołd oraz dajemy świadectwo naszej pamięci. Jest to tym bardziej ważne, iż z różnych stron podnoszą się w ostatnim czasie głosy rewizjonistów. Jesteśmy winni zachować od zapomnienia to, co wydarzyło się na ziemi nowotomyskiej 75 lat temu. Jesteśmy winni pamiętać naszym poległym przodkom, rodakom i wszystkim ofiarom II wojny światowej po to, aby nigdy więcej taka tragedia nie dotknęła ludzkości. Cześć im i chwała. Oddajmy hołd zamordowanym mieszkańcom oraz okażmy należytą cześć i pamięć wszystkim imiennym i bezimiennym żołnierzom, którzy polegli na nowotomyskiej ziemi w walkach z niemieckim okupantem.